Szynka wiejska pieczona, kiełbasa lisiecka, kabanosy, żurek kujawski z sery, jogurty, kefir oraz pieczarki, pomidory, truskawki, dżemy, pierogi, naleśniki, herbatniki owocowe i ziołowe, rozmaite przyprawa, nawet piwa miodowe oraz pszeniczne i wiele innych polskich smakowitych, pachnących i zdrowych produktów zagościło dziś w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność, zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie ze wspaniałą polską żywnością najwyższej jakości otworzył minister Marek Sawicki wraz z ambasadorami dobrej, zdrowej żywności, czyli grupą dzieci uczestniczących w programach Szklanka Mleka oraz Owoce w Szkole. I ci ambasadorzy już mają certyfikaty, dzisiaj są ze mną, a w dniu dzisiejszym wykorzystamy ten piknik do naboru kolejnej grupy ambasadorów. Także zapraszamy dzieci szkoły podstawowej, przedszkola do tego, żeby się zgłaszały na ambasadorów dobrej polskiej żywności. Serdecznie witam na terenach gościnnych ogrodów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na pikniku, który daje możliwość poznania i posmakowania najlepszych polskich produktów, zdrowych i bezpiecznych, powiedział minister rolnictwa, gospodarz pikniku. Warszawa i mieszkańcy Warszawy, ale także całego kraju mogą na miejscu poznać, posmakować najlepsze polskie produkty. Mówię z pełną odpowiedzialnością, najlepsze, zdrowe i bezpieczne. Najlepsze, bo wytwarzane według dobrych, starych receptów, ze zdrowych polskich pól, ze zdrowej polskiej ziemi. Produkty, które są przetwarzane w najnowocześniejszych zakładach przetwórczych. To dlatego dzięki tym dobrym surowcom, dzięki tej dobrej recepturze i dobremu przetwórstwu, dzisiaj polska żywność jest nie tylko znana w Europie, ale także na całym świecie. Marek Sawicki podkreślił również, że Polska jest znaczącym eksporterem produktów rolno-spożywczych, czego dowodem jest kwota około 54 miliardów złotych, które ją osiągnęliśmy dzięki sprzedaży produktów żywnościowych na zagranicznych rynkach. A w handlu zagranicznym mamy ciągle nadwyżkę ponad 10,5 miliarda złotych. Tu z tego miejsca dziękuję rolnikom, przetwórcom, a Państwa zapraszam, bo ciągle przypominam. My rolnicy produkujemy dla konsumentów po to, żeby żywność była zdrowa, bezpieczna i smaczna. A że jest smaczna i że jest zdrowa, to możecie dzisiaj przekonać się na pikniku Poznaj Dobrą Żywność w Warszawie, w ogrodach pana rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. W tym roku honorowym gościem imprezy był prezes Rady Ministrów Donald Tusk, który odwiedził stoiska, degustował prezentowane na nich produkty, a także rozmawiał z wystawcami i dziennikarzami. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że nasz kraj staje się wzorcowym państwem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o produkcję zdrowej żywności, powiedział premier i podkreślił, że z dumą każdemu może polecić polskie ogórki, warzywa i wędliny. Premier zapowiedział swój udział w organizowanej w Brukseli imprezie promującej polską truskawkę. Zapewnił również, że polskie ogórki, jak również inne warzywa będą mu towarzyszyć podczas międzynarodowych spotkań w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W czasie dzisiejszej imprezy blisko 100 firm prezentowało swoje oferty, w tym 40 ze znakami PDŻ. Są to produkty najwyższej jakości, które stale znajdują się pod kontrolą, dzięki czemu ich walory jakościowe i smakowe niezmiennie utrzymują się na tym samym wysokim poziomie. Jest to gwarancja dla konsumenta, że produkt, który raz mu zasmakował, cały czas jest tak samo dobry.